How older games show me what's wrong with modern gaming. O! Dobry materiał widzę wrzucony. Angielski materiał, widzowie, ponownie. No to dawajcie, obczajmy go sobie. Jak stare gry pokazały mi problemy obecnego gamingu. No, to będzie ciekawe. O Jezu, jak cicho. Kind of older games, you know, games that came out in the beginning of the 21st century and mostly not modern games with great graphics and huge open worlds. And while you have the obvious downsides, when it comes to older games, like obviously the graphics or the technological disadvantages, play... Ty, ja wiem, że 26 sekund ja już stopuję, ale ja wam to na przykład muszę powiedzieć, gdzie moim zdaniem leży problem obecnych gier, bo my o tym kiedyś rozmawialiśmy i to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Ja uważam, że generalnie bierze się to z czystego poczucia przygody. I największym problemem tutaj jest nasranie znaczników wszędzie, gdzie się tylko da, w grach komputerowych obecnie. I to, co my teraz robimy, to my jesteśmy w grach bez kitu kierowcą glowo. Stary, to ty dostarczasz kebaby. Od A do B, od B do C, od C do D, od D do E. I tak to wygląda, tak mi się wydaje, naprawdę. I z uwagi na to, nie masz takiego uczucia budowania konkretnej własnej historii, konkretnej własnej przygody, bo przypomnijcie sobie pierwszy raz, gdy graliście w Gothica i usłyszeliście o tym, że zaginął Neck. Co wy usłyszeliście? Tyle. Zaginął Neck. Nie ma hopa, szukaj hopa, nie? Był chłop, hopa nie ma. No i co można z tym zrobić? Nie ma Necka. I ty jak odnajdujesz tego Necka, no to ty sam budujesz swoją historię, odkrywania jego. Tego, z kim ty rozmawiasz o nim, komu zadajesz pytania, jak ty znajdujesz ciało w jaskini i sobie myślisz, ty, może to będzie Neck. Otwierasz jego zwłoki, a tam amulet z napisem Neck. I ty mówisz, kurwa, mam to, tak, tak, mam to. Jak przyjemne by to było w momencie, gdy ty byś wziął questa i by ci się na minimapie pokazało, że musisz pójść tu. No to widzisz, gdzie on jest. I nie masz żadnej przyjemności z odkrywania tego. Nie masz żadnej przyjemności z napisania własnej historii przygody. I to jest pozbawione całkowicie jakichkolwiek emocji. I dlatego mi się wydaje, że stare gry to idealnie obrazują, bo to wy tworzycie swojego bohatera. To wy tworzycie jego historię. More and more older games kind of showed a lot. Zobaczymy, czy pre-watch. That we have in modern gaming and a lot of problems that we run into in modern games. So today's video will be a little kiedy widzowie gramy. Nie, ja muszę Morrowinda i Obliviona. Tak jak ja nienawidzę Morrowinda i Obliviona, ja muszę odświeżyć Morrowinda i Obliviona. Jak teraz na to patrzę, ten pierwszoosobowy widok tego oldschoolowego RPGa mi się tak podoba. Kurwa, ale znowu zbierać te podpisy w Morrowindzie. Albo zamykać te wszystkie portale w Oblivionie, to mnie popierdoli, nie? I want to talk how older games showed me what is wrong with modern gaming. And now the first thing and probably one of the most important aspects is the problem with the graphics. And now at first glance, this may sound weird, because we all like and love games that look good. And my favorite games are open world games, and I also love looking and watching at those fictional works of art, because that's what they are in my opinion, and just looking at the distance and admiring the landscape. O, co to jest but when you think about it, that couldn't have been the... Ty, co to jest tu pokazane? Couldn't have been my... RDR 2, okej. Okay. Giga dobrze wygląda. Admiring the landscape. But when you think about it, that couldn't have been the case 20 years ago, because obviously technology wasn't as far as o, pierwszy Assassin to jest? So you might ask, okay, well, what's the problem with it? I mean, it sounds great, you know. Ej, poczekajcie, wy pewnie chcecie polskie napisy, nie? Dam wam polskie. Jak ktoś chce, to dam polskie na YouTube'a, faktycznie. Great looking open world. Because what older games had to point with was mainly the stories that they tell. You know, when they would market a game, or when people would talk about that game with their friends and family, they couldn't say, you know, look, nie, no, the graphics look Assassin incredible. Był zakochany. They mostly... Najgorsze jest to, że do tego pierwszego Assassina się strasznie źle wraca. Widzowie, ktoś z was próbował niedawno wracać do pierwszego Assassina? Jaki on jest schematyczny.
jaki on jest nudny i schematyczny, jak teraz do niego wrócisz, ale ja jak dzieciakiem byłem, ja go pokochałem, ja byłem tak zakochany w tej grze, naprawdę byłem totalnym fanboyem Assassina kiedyś, ale jak teraz się do niego powróci, to chłopie, pojedź do miasta A, zrób 4 takie misje, poleć do miasta B, zrób 4 identyczne misje, do miasta C, 4 identyczne misje. Klimat jest super, klimat jest świetny, ale questy po prostu są tak nudne, ale ja wiem, z czego to się bierze. Jak ja byłem dzieckiem, to ja słuchajcie, na 5 godzin grania może sobie zrobiłem jednego questa. Ja nie przychodziłem gier za dzieciaka, ja w nie grałem, jak nie przychodziłem. Dla mnie ukończenie gry, to już naprawdę byłem mega wciągnięty w gierę i może faktycznie tą gierę finalnie kończyłem. Ja po prostu miałem taką czystą kreatywność z zabawy grą, której teraz nie posiadam obecnie. I to chciałbym wrócić do posiadania czegoś takiego, no ale no nie da się, no nie wrócić już do tego. Talked about the stories that were told in the games and the emotional connections, and you know, developers nowadays have to put such a big focus on creating this huge and beautiful open world that I feel that they shifted their attention more from the story part of the game to the open world. And I think a great example of that is Assassin's Creed. Especially when you look at Assassin's Creed 1 to Valhalla, you really see that the first couple of games, you know, they told incredible stories. I mean, if you've played Assassin's Creed 2, Brotherhood, or even Black Flag, you know, the stories are unmatched. But when you think about Odyssey or Valhalla, Brotherhood you don't to really remember a lot of iconic stories and people that you meet there. I mean, have you met a guy like Leonardo da Vinci from Assassin's Creed 2 and Brotherhood? Ej, da Vinci. Jak ja pierwszy raz zobaczyłem da Vinci'ego, drugi w Assassinie, myślałem, ja pierdolę. To był taki moment. In Valhalla or Odyssey, of course not. You know, the developers focus so much on creating this huge open world with so much in it that they kind of forget to tell great stories. And that's also a fact why a game like The Witcher 3 Wild Hunt to this day is so loved and played by a lot of people around the world, because the game just tells an incredible main story and additionally an incredible amount. Pomimo tego, jak bardzo ja nie lubię po prostu Wiedźmina i całej serii Wiedźmina, to tak jest, no. To jest to, co ludzie zapamiętują. Świetna historia. To jest historia tak dobra, że przykrywa wszystkie inne płaszczyzny i ludzie na to nie zwracają uwagi. Of great side quests paired with an incredible open world. And I feel like older games kind of only had the choice to focus on the story because they couldn't have focused on the graphic as much because the limitations were there. And nowadays... Czyli jak na razie podstawa tezy tego ziomka jest taka, że za bardzo skupiamy się na grafice i kiedyś musieliśmy się skupiać na bardziej kreatywnych elementach gier komputerowych, bo mieliśmy limitacje w grafice, tak? Ma sens. Więc jak wiedziałeś, że twoja grafika nie jest na wysokim poziomie, to musiałeś próbować się podciągać w innych miejscach. Mhm. No, to jest sensowne. It's a lot of games kind of shifted into, you know, this flashy open world. Dobry wieczór widzowie, siemanko. Another problem that I find in a lot of Kingdom Come to jest? Nie, co to jest? There is a lack of emotional Kingdom connection Come. Towards the protagonist and the game. Nie, kurwa, to jest Medieval Dynasty. To nie jest and Kingdom I always talk about that one of... Ej, tak wygląda, to jest Medieval Dynasty? Kurwa, to tak wygląda? To jest horyzontalność z Medieval Dynasty? Co wy gadacie? Schodzisz z góry i widzisz coś takiego? Widzisz całą wioskę pod sobą? Zbudowaną na jeziorze i w tle las? Co ty gadasz? Kurwa mać! Jezu, to jest taki grzech, że ja tego jeszcze nie ograłem. A to jest jeszcze od polskiego... Kto wydał Medieval Dynasty w Polsce? Kto jest tego deweloperem? To jest właśnie to, o czym wcześniej gadaliśmy, nie? Jeszcze przed odpaleniem tego wideo Render Cube. To może być jeden z dobrych takich polskich podstaw, nie? Polskiego game devu. To wygląda giga dobrze. Of emotional connection towards the protagonist and the game. And I always talk about that one of the most powerful things that games, movies, music, or everything in that genre can create is an emotional impact on the player, on the listener, on the person that enjoys it. Because when you are connected to the protagonist and to the game, it is a way more powerful feeling and you completely immerse yourself in the story because you want to know what's going to happen. Na nowym PC-cie to tego Medievala definitywnie testujemy. And again, a great example here is also Assassin's Creed.
Nie no, poczekaj. Stary, to jest jakiś... To the thing. Tak wyglądał Assassin 2? Sorry, nie wierzę w to. To jest jakiś low render. Tak wyglądał Assassin 2? Patrzcie na drzewa w tle, kamerę wyłączę. Nie, 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 stary, to nie wyglądało tak, nie abata. Nie abata, stary, że to tak wygląda. Ja nie wierzę w to. Osobiście nie mogę tego zaakceptować, że tak wyglądał Assassin 2. To on był fotorealistyczny. Ja to wygląda, jakby był na Switchu. No nie, no stary, nie wierzę, że tak wyglądał Assassin. Nie wierzę w to, po prostu nie mogę w to uwierzyć. Aż mam ochotę włączyć Assassina 2 na streamie. Nie no, to jest jakiś stary na totalnym low, chłopie. Low spec gamer. Creed. I mean, if you compare Ezio Auditore with Ivor, for example, I mean, it's not even a comparison. You know, we met Ezio literally from the day he was born and lived through his whole life together. And most modern protagonists don't really spark that emotional connection that we feel with the game. Obviously, there are even today exceptions, like in The Last of Us, for example. Ej, dlaczego Ezio, no nie, game? Wygląda jak aktor grający Scarface'a? On był bez kitu chyba wzorowany na jego twarzy. To są identyczne rysy twarzy, jak on się nazywa. W Zapachu Kobiety też grał, nie? Ja totalnie w nim widzę Al Pacino. Wy na to patrzycie, widzicie tu Al Pacino? Obviously there are even today exceptions, like in The Last of Us, for example, that in my opinion did that very well. But when you look at most modern games, you know, there really isn't as much of an emotional connection that we players have with the game. And another aspect, and a very... To jest RDR 2. Ja pierdolę, jak on ma świetną paletę kolorów, ten RDR. Ja pierdolę, jak ten kadr zajebiście wygląda. Nie no, ja wiem, że RDR to jest gra totalnie nie dla mnie, no nie? To jest zbyt dużo narracji. A to wygląda, to fenomenalnie wygląda. Obvious aspect is obviously the focus on money. And listen, obviously developers back then also had to focus on money because that's how they survive, that's how they pay their employees, and that's how they grow as a company. But when you think about it, most big developers, they don't really need to tell great stories, they don't really need to create a great, incredible game, because they have already made a name for themselves. And when we are talking about Assassin's Creed, again, look at Ubisoft. You know, in the franchise, when the Far Cry or the Assassin's Creed franchises were starting out, it was a fairly small developer. Nowadays, almost everyone knows Ubisoft, and players buy their games even when they don't have a lot of great contents in it. And things like microtransactions, for example, would have been unheard of in those earlier games. And that's what gives me the perfect bridge to go over to the next point, which is, well, us, the gamers, we also take a big part in why developers are becoming more and more lazy and games nowadays aren't near as close and as densely packed. No, jestem ciekaw, jak to podsumuję, bo już wiem, jak chcę się odnieść do tego. Dobra. Game there is... Ja będę to widzowie powtarzał i wy musicie mieć tego świadomość. To nie jest sytuacja. Ja mówiłem ostatnio o tym, ja powiem o tym jeszcze raz. Dużo się mówi o głosowaniu portfelem. Masz wypuszczaną grę A. Do gry A masz wypuszczanego DLC-ka za 10 USD. Mhm. I wy powiecie, że zagłosujemy portfelem i my tego nie kupimy. 90% osób tego nie kupi. Tak? 10% osób to kupi. Czemu ich ma to, kurwa, interesować, jak 10% im to kupuje? Czemu? No nie! Oni i tak to wyprodukują. Oni i tak to wypuszczą. Dlaczego Blizzard wypuszcza skina do konia za 65 USD? Pomimo tego, że ludzie się z tego śmieją? Bo 10 tysięcy osób im to kupi. No i co ich obchodzi to, że 2 miliony osób się z tego śmieje? Jak 10 tysięcy osób im to kupiło, konie za 65 USD im to dało 500 000 profitu, no nie? To nie jest kwestia tego, żeby głosować portfelem. To jest, widzowie, kwestia, żeby to całkowicie w zarodku stłamsić. To jest idealny przykład działania okna Overtona.
czyli swobodnego przesuwania granicy. Jeżeli my, jako gracze, zaakceptujemy istnienie tego typu rzeczy w ogóle w grach, to pozwolimy na przesunięcie granicy. Dojdziemy, już jesteśmy w miejscu, gdzie to jest i mówi się o tym, że jak nie chcesz tego kupować, to tego nie kupuj, ale już jesteśmy na etapie, na którym to jest. I teraz wchodzi kolejny moment, gdzie oni znowu przesuną granicę Overtona. To nie jest sytuacja, gdzie dochodzisz do zamierzonego miejsca i zostajesz. Oczywiście, że nie. Oni będą przesuwać to jeszcze raz. W momencie, w którym wy zaakceptujecie waszą obecną pozycję. Tutaj całkowicie to trzeba stłamsić. To trzeba jebać, jebać i jeszcze raz jebać. Tu nie można mówić głosu i portfelem, nie chcesz, to nie kupuj, ja nie biorę w tym udziału. Nie, kurwa. Tu trzeba publicznie zabierać głos w tym. Tu trzeba pisać w recenzjach, że to jest totalne gówno. Tu trzeba się wypowiadać negatywnie i robić wszystko. To jest totalny ostracyzm tutaj musi wejść, jeżeli wy chcielibyście cokolwiek zmienić. Because when, let's say, Ubisoft creates a new game, you know, they don't really have to prove themselves anymore like they did back then. They had to tell great stories. They had to convince the players to buy those games. Now they have already made their name and people buy the games only because Ubisoft made them. Or think about GTA. I mean, GTA 6 will most definitely be the most successful game in history, without a doubt. But we still No pewnie, że tak będzie. Wiemy, znaczy, kurwa, czy będzie most successful? Pytanie, co jest naszym wyznacznikiem? Co jest wyznacznikiem successful, no nie? Czyli ilość sprzedanych kopii. Jakie są top 3 sprzedane gry teraz obecnie? To jest właśnie Minecraft, GTA 5 i Tetris, nie? I jeśli chodzi o ilość sprzedanych kopii. Tak mi się wydaje, ale możecie mnie poprawić, nie? GTA chyba 200 milionów? Tetris, Minecraft i Inquisitor. Rekord sprzedaży pęknie. Minecraft, GTA i Tetris. Ale to nie jest tak, że ma... Aż pokaż. Most successful games. List of best selling video games. No to Minecraft 300 tysięcy, 300 milionów sprzedanych kopii, GTA 200 milionów i Tetris 100 milionów sprzedanych kopii. No, GTA 6 bez kitu może przebić Minecrafta. GTA 5 ma 200 milionów przy ogromnym marketingu. Tylko teraz tak, GTA finalnie było dobrym produktem. Wiemy, jak obecnie wygląda, kto śledzi, ten śledzi. Wiemy, jak na przykład obecnie wygląda zespół pracujący nad GTA 6. Może poprzeglądajcie sobie LinkedIna, zobaczcie, jakie tam są treści promowane, czym się Rockstar do końca chwali. Także ja tutaj nie chcę wchodzić w takie rejony polityczne u mnie na kanale, ale nie wiem, może z Drwalem zagadam, może Drwala bym podkusił, żeby zrobił materiał na temat tego, jak to teraz się przedstawia powoli w Rockstarze. Ale tak, no, GTA 6 bez kitu może przebić tego Minecrafta. Jest dużo kolorowych fryzur, jest bardzo dużo kolorowych fryzur. It's going to be trash. And I'm also part of the problem because you know, most games that I'm looking very forward to, I mean, when the next Witcher game will come out... Znaczy tak, wiecie, żeby widzowie zaznaczyć, nie mam nic do kolorowych fryzur, prawda? Ale jeżeli na przykład zaczynam zadawać pytania, jak saturacja konkretnego studia wygląda, także w 90% to tak wygląda, no nie? To tak tylko wyjaśniam. Nic do tego nie mam. Widzę to w... Kurwa, ja jestem bardzo otwarty, jeśli chodzi o moje poglądy, prawda? Ale gdzieś stawiam pewną granicę, okej? Pre-order it immediately. I won't even wait. So we also are part of the problem, because now those bigger developers don't have to prove themselves anymore. Moreover, I feel like gamers nowadays, I think developers know that we are getting dumber and dumber year by year. I mean, when you look at all... No kurwa, no nikt normalny nie wypuszcza stary płatnego wcześniejszego dostępu do gry, którą i tak już wydał. No przecież to jest wydrukowanie darmowych pieniędzy. Wyobraźcie sobie sytuację. Możecie kupić coś na Allegro? No ej, nawet nie wiem, jak z realnego życia to podejść. To jest tak absurdalny przykład. Wyobraźcie sobie, że przychodzi rower do sklepu i ty możesz go kupić w normalnej premierze, ale oni mogą zaplanować wcześniejszą premierę tego rowera, która wcale nie będzie wcześniejszą premierą tego rowera i ci go sprzedać 20% drożej. W momencie, gdy to tak naprawdę tą rzekomą zwykłą premierę
się przesuwa na później. No, no nie wiem, to jest tak absurdalne, że nie da się tego stary wytłumaczyć. Nie, no nie wiem. To jest po prostu przedpremiery firmowe. No tylko z definicji premiera jest pierwszym publicznym pokazem czegoś. Więc przedpremiera jest prawdziwą premierą, a premierą jest premiera. Taka jest definicja, no tutaj już wiesz, wchodząc faktycznie w znaczenie słowa, prawda? Premiera to jest pierwszy publiczny pokaz czegoś. Jeżeli możesz pójść do kina dzień wcześniej na film i to się nazywa przedpremiera i jest droższe, to ty idziesz tak naprawdę na premierę, bo to jest pierwszy publiczny pokaz, za który możesz zapłacić i na niego pójść, prawda? Z grami komputerowymi jest dokładnie to samo. To, że ktoś stwierdzi, że albo to jest u nas przedpremiera, a premiera jest tego dnia, no to kurwa to nie zmienia znaczenia słowa premiera. No, każdy by to chyba wykorzystywał. Other games, I talked about that in my Elder Scrolls 3 Morrowind review, they literally treat us like adults. You know, the path is not laid out there for you perfectly. You have to figure things out on yourself. And also under one of my dokładnie last videos, somebody commented that they just don't have as much time to play games. For example, kurwa, nie masz czasu, stary, żeby grać w gry? A to jest najbardziej wkurwiające mnie odniesienie do tego, czyli tak. Mamy gatunek gier, który był powiązany z tym, że wymagał od ciebie pewnego wkładu czasu, tak? I ty chcesz grać w ten gatunek, ale z drugiej strony mówisz, że tu już nie masz tyle czasu, żeby grać w ten gatunek, więc podobają ci się ułatwienia. No kurwa mać. No to jak nie masz czasu grać w szachy, to nie grasz kurwa w szachy, prawda? A nie próbujesz redefiniować szachy, żeby ci podpowiadało, jakie możesz ruchy robić. No chyba to jest logiczne, prawda, kurwa? Czy ja jestem jakiś totalnie odklejony? No to jest taka sytuacja, stary. Nie mam czasu w to grać. Poza tym jest tak idiotyczny ten argument, bo niestety, ale nikt mi nie udowodni tego z tej drugiej strony, że te gry wymagają ogromnych nakładów czasu. Widzowie, czy można grać w Daggerfalla w godzinnych segmentach? No niech mi ktoś powie, że kurwa nie. Czy możesz grać w Wiedźmina w godzinowym segmencie? Możesz. Czy możesz grać w Dwarf Fortress w godzinnym segmencie, jak masz godzinę czasu? Pewnie, że możesz. Oczywiście, że możesz. Te gry i tak są tak skonstruowane. Czy jest jakiś odgórny zakaz, który ci mówi, że w Gothica musisz grać minimalnie 4 godziny na jednej sesji? No pewnie, stary, że nie. Jak nie masz czasu tryhardować w gierki, to dalej możesz grać, ale po prostu ich czasu dłużej ci zajmie przejście danego tytułu. No jasne. Jasne. Więc mnie strasznie irytują tego typu komentarze, że albo my już nie mamy tyle czasu, żeby grać w gry komputerowe. No to ja bym proponował tak. Ja bym proponował zmienić długość meczów piłkarskich do 45 minut, bo ja w sumie mam teraz pracę, jak chodziłem do liceum, to sobie może oglądałem piłkę nożną, ale teraz tak, 90 minut, segment reklamowy, przerwa 15 minut pomiędzy połowami. Chłopie, kto ma czas, żeby to oglądać? No, do każdej branży mógłbyś, stary, wystosować tego typu kontrargument i do każdej branży on będzie tak samo kulawy. No jak nie masz czasu grać w gry, to nie grasz w gry, albo grasz w takie gry, które pasują do twojego czasu. Jak na przykład jesteś faktycznie graczem z krwi i kości i masz problem z imersją w grach komputerowych z tymi RPGami, tak? I no nie możesz sobie pozwolić na to, no jednak wolałbyś grać w dwugodzinnych segmentach. A masz 45 minut czasu wolnego, no to kurwa, to grasz w jakieś roguelike'i, grasz w krótsze gry, inne tego typu, a przychodzi weekend, no to sobie na weekend odpalasz Wiedźmina. No nie będziemy redefiniować całej branży względem jakiegoś procenta osób, które nie ma 2 godziny czasu dziennie, żeby sobie pograć w grę, bo aby chciało. To wybierasz sobie takie gry, które pasują i w te, które wymagają większego angażu, bo wymagają większego angażu od ciebie, a nie od ogółu. No to grasz sobie stary w weekend albo wtedy, kiedy masz czas. Too far gone talks about that he has a job, kids, wife and everything else that's going on in his life. No, widzowie, zmieniamy cały gaming góry nogami, bo ty masz żonę i dzieci. No to bierzesz konsekwencje swoich czynów na siebie, jesteś świadomy tego, że jak założyłeś rodzinę, masz dom, dzieci i dwie prace, no to będziesz miał mniej czasu na przyjemności, ale to nagle nie próbuj przedefiniowywać tych twoich przyjemności. No, totalnie nie kminę tego argumentu, on jest idiotyczny. No nie wiem, czy ludzie są nagle zszokowani, że jak sobie robią dzieci, to mają mniej czasu? Może to powinni w szkole uczyć, no nie? Że wiesz co? Dzieciom trzeba poświęcić trochę czasu. Czy ci ludzie są nieświadomi tego? Nie, totalnie nie wiem, o co chodzi. No chyba świadomie
Okej, ja bym chciał wierzyć, że ludzie świadomie decydują się na posiadanie dzieci. Może w tym kurwa problem, nie? Właśnie tak, w tym problem. First of all, thank you for your comment. It was very interesting to see that from your perspective. And I personally don't have a lot of time to play video games as well. You know, all in all. Ale to też jest takie w ogóle, to jest głupie to nie mogę, nie? To ci ludzie to co robią, to oni sami stygmatyzują posiadanie dzieci. Ogląda mnie dużo starszych osób, no 100% ogląda mnie ktoś teraz, siedzi sobie wieczorami, ogląda moje streamy na Twitchu albo filmy na YouTubie i sam ma dzieci i się pewnie nawet śmieje z tego, no że jak można być tak nieogarniętym. No nie wiem, czy widzowie jak macie dzieci, to już w ogóle nie macie czasu dla siebie? Multum z was ma już na pewno dzieci. I znajdujecie jakiś czas, czy już nie gracie w gry w ogóle? Już za ciężkie są te gry dla was, no. Na pewno znajdujecie ten czas. Wiadomo, że jest go mniej, ale no... Nie, powiedzcie mi, jak to robi Arkadikus, który ma dwójkę dzieci, ma świeże jedno jeszcze urodzone dziecko i finalnie, nie dość, że ogrywa te gry, to jeszcze znajduje czas, żeby je recenzować. Skąd on bierze ten czas? Nie wiem, jego doba jest dłuższa? Chłop ma jakiś kurwa wehikuł czasu? No, jak to ogarnę? Nie wiem, da się, no może to jest kwestia tego, że trzeba... No mieć świadomość tego, że może się trochę zmieniło w życiu i bardziej konsekwentnie dysponować tym czasem, no. 10 hours a week of video games, but still, even those 10 to 15 hours a week, I would rather spend those hours in a great game that tells me great stories and that I can immerse myself in. I mean, you talked about the fact that you don't want to immerse yourself in the game to find the location because it is a waste of time, in your opinion, and you just... A, no to generalnie, jak ty napisał w komentarzu, że jego zdaniem szukanie lokacji w grze to jest strata czasu i dlatego on chce to mieć podane na talerzu, no to to już jest próba definiowania całej wartości gry wokół jego widzimisię. No wyobraźcie sobie serio, no że idziesz stary na turniej szachowy i mówisz, mi się nie chce myśleć nad tym ruchami pionków, co tu robisz, to jest strata czasu, co wy z tego macie. No, kliknij X, aby wygrać grę. To może, jeżeli... Nie pasuje ci to w danym gatunku, to może kurwa nie graj w dany gatunek gier. No to jest tak jakby powiedzieć, że zbieranie surowców w Minecrafcie jest nudne i żmudne. I że trzeba to zmienić. Widzowie, ja nie mam czasu na to. No kurwa, no ale no idąc tą logiką, to my do tego dojdziemy, że ludzie powiedzą, że ja w survivalu nie chcę dbać o to, czy mam jedzenie i picie, bo ja się na żywo muszę tym stresować. Ja czasem na żywo staję się odwodniony i to nie powinno być takich rzeczy w survivalu. To jest strata czasu, no czysto teoretycznie. No to musisz pójść do rzeki, wziąć wodę, ją przynieść do domu i musisz zapolować na jakieś zwierzę i je potem wysuszyć. No to jest strata czasu, to teoretycznie robisz praktycznie cały czas to samo, powtarzając jedną konkretną czynność. No przecież to trzeba wywalić z gier w survivali. No daje ci coś konkretnego. Jaki wpływ na przejście deforesta ma fakt, że robisz sobie bukłak z sarny na wodę i sobie wodę nosisz i zbierasz batoniki? No, wyjebać to trzeba totalnie. Strata czasu. No to tak, do każdej gry, stary, jesteś w stanie to powiedzieć. Albo na przykład segment robienia ekspansji w RTS-ie. Chłopie, zakładanie drugiej bazy, żeby przyspieszyć swoją ekonomię. No to jest strata czasu. Równie dobrze... W 10 minucie StarCrafta mógłbyś dostać 10 tysięcy kryształów i by było lepiej. Nie musiałbyś tego robić, mniej byś mikrował, nie byłoby to sensowniejsze, nie musiałbyś się uczyć w ogóle czegoś nowego. Po prostu byś to dostawał czasowo. Po co w looter shooterach w ogóle się rzeczy wyjmuje? Nie lepiej by było, jakby w looter shooterach się nie wychodziło z mapy z konkretnymi itemami, tylko żeby każdy miał od razu wszystkie rzeczy? Gdzie byłaby głębia Tarkowa, gdyby każdy zawsze mógł sobie wybrać jakąkolwiek broń? No to Tarkow by się kurwa w CS-a zmienił. I to jest właśnie najciekawszy, Krzysiek, że jak ktoś chce na przykład nie tracić czasu na przechodzenie pomiędzy lokacjami, to sobie może wgrać moda do Morrowinda, który mu to wyrzuci. Ale nie musi na siłę całego gatunku przedefiniowywać. I want to know where it is located on the map, fast travel there, you know, how we travel in modern games. Well, I have a completely different opinion. Because those hours that I do play, I want to experience as much of the game as I want to. And tell me,
is gaming for... Ej, no, bez kitu. W mobach, stary, jakby ci level skakiwał co 30 sekund. Really as relaxing, because when I play video games, that's also a big part why I quit online games, is that I want to relax myself. You know, I want to wind down, just experience this great game, and kind of forget everything that's going on all around the world and all my problems. Don't you think that would make you feel better afterwards if you would play games like that and would make you more relaxed, more chilled in day-to-day life? And so the gaming audience definitely is also a part of the problem here. We also have to take responsibility. But the last point I want to talk about today... Poczekajcie, tutaj jego punkt był taki, że odpowiednie zanurzenie się w grę da ci większą imersję, pozwoli ci bardziej się w niej zrelaksować, niż jakbyś podążał za kurwa FedExami. Wiecie, że to może mieć trochę sensu w sumie? Bo zobaczcie, pracujecie w jakiejś pracy, masz jakieś tam KPI, jakieś tabelki, przerzucasz takie rzeczy, wchodzisz do gry i followujesz to, co ci gra mówi. Pójdź tu, zrób to, zrób to. I ty się nie wczuwasz w tą grę. Może to jest na przykład ten jeden element, za który ja tak bardzo kocham, powiedzmy, Kingdom Come'a. Bo ja sam w Kingdom Come'ie eksploruję. Żyję życiem Kingdom Come'a, grając w niego. Ja nie zważam na questy, które tam w ogóle mają miejsce. Ja po prostu żyję Henryczkiem. To jest sensowne, chłopie. To jest sensowne. Ty wracasz z pracy, siadasz do gry i gra jest skonstruowana jak praca. Zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. I ty nie funkcjonujesz w tym świecie. Ty nie jesteś imersyjnie w niego zanurzony. Is the lack of innovation. And I mean, when you think about it, most franchises, they have already built them. Kurwa, to jest tak proste, to jest tak głębokie. Bez kitu, aż mnie to uderzyło teraz. Ja się czasem skupiam na takich jakichś złożonych rzeczach, a to czasem prosta rzecz może mieć sporo wspólnego z rozwiązaniem. As I talked about earlier, a GTA, you know, you already know what you're getting. When a new Resident Evil game comes out, you already know what you're getting. But all in all, there isn't as much innovation as there used to. I mean, most great games that have come out in the last years are part of an already existing franchise. You know, then we have exceptions like Elden Ring, for example, that didn't have a game beforehand. And it was so rare to see a game like that, that as we all know, it became wildly successful. But most franchises, I mean, we're kind of getting the same thing over and over again. And obviously that's a good and bad thing, because those franchises built themselves on that formula. So we obviously also want to experience that again with a new setting, with better graphics, stuff like that. But still, a lot of developers, they kind of continue this cash cow. You know, they give a game the same name, the same gameplay mechanics, and the only thing they change are the characters and the setting of the game. And that's quite sad to see. Because when you think about it, in recent years, gaming didn't develop as much. But as I said, that is a positive and a negative point in one. All in all, I didn't make this video to shit on modern gaming and to tell you how bad modern games are, because we also have a lot of great games that are coming out every year, and even Assassin's Creed kind of improved themselves with Assassin's Creed Mirage, but those points are some aspects that I noticed quite easily when playing those Far Cry 5 games. And I want to hear about your opinion on that topic, and if you think similarly to me, or if you have a completely different story. I mean, obviously age, background, and the games you play have a huge impact on your personal perception. So as I said, your own perspective is also a thing that interests me very much. Alright guys, that was it for me in today's video. I wish you all an amazing day. I'll see you in the next one. Bye bye. Essa. Dobry materiał widzowie. Serio. W prosty sposób poruszający problem związany nawet z kilkoma mało złożonymi rzeczami, nie? I to było dobre. Dobra polecajka widzowie z Discorda.